Skalka. Masz ność? Spocznij, pokrywy równaj. Słuchajcie, torby możecie zostawić w autobusie. A będziemy wracać? Nie wiemy, czy nam nie ukradną autobus. Nie. To jest śmieszne. Nie, słuchajcie, nie, bo ogólnie to jest tak, że nie wiadomo, czy ten autobus może stać. Jeśli przyjdzie straż miejska, bo nie wolno, to sobie podjedzie na podstronie i tu nie będzie. Więc po tych uroczystościach, stanie na środku i powie proszę. Znaczy, ja mam moją śmietonik, ale to jest. Słuchajcie, możecie zostawić rzeczy, bo prawdopodobnie autobus będzie mógł tu spokojnie stać. Chyba, że na przykład przyjdzie straż miejska i powie, że no jednak nie wolno, to pojedzie na podpromie i do tu nie będzie. No dobra. Chyba będzie. Prawo, prawo. No właśnie, ja nie wiem. Pokrywy równe. Zasuwajcie te właśnie stójcie, o właśnie tam. Słuchaj. Cztery harcerki, inna instruktorka. Czuwaj. Czuwaj. Reprezentant kurczę Zyska Pomielec melduje stan kurczę Zyska Pomielec w liczbie 23, w tym 16 harcerzy, dwóch harcerzy starszych oraz 5 wędrowników. Czuwaj. Harkin Popernowy Kmielnicki melduje reprezentację kurca Jasło na Nowelu. Stan 11 harcerzy starszych plus 1. Czuwaj. Przewodnik jakoś piąt zmanduje kupę dzień przy miejskiej. Stan 16 wędrowników i 15 pisarzy. Czuwaj, Bohar Kumpka, Bożena Kowalska. Melduje kupiec Bieszczadzki w Lesku. Stan jedna instruktorka dwóch wędrowników. Czuwaj, druhoduch numer 1 na Skitał. Melduje kupiec Tarnobrzeg na apelu. Stan 7 wędrowników, 5 harcerzy starszych i 5 harcerzy. Czuwaj. Czuwaj druku. Przewodnik Radosław Masuk melduje chłopiec ziemi sanowskiej na apelu. Stan 5 wędrowników. Czuwaj. Nowa Iwona Grąs melduje chłopiec Jarosław na apelu. Stan 2 zuchy, 6 harcerzy, 2 harcerzy starszych, 4 wędrowników. Czuwaj. Czuwaj druku. Przewodnik Bartosz Przemień, harcerz Rzeczypospolitej melduje gotowość chłopca ZH Pernębica na apelu. Stan 6 harcerzy, 17 harcerzy starszych, 8 wędrowników. Harcerz Orli melduje kupiec Rzeszów. Stan 23 wędrowników, 86 harcerzy, 25 harcerzy starszych i 18 żółtków. Czuwaj, podharcerz Mirosław Mac melduje reprezentację w Sałańcut na apelu. Stan 18 harcerzy starszych. Czuwaj, harcmistrz Ryszard Kozioł melduje chłopiec Leżajsk na apelu. 12 harcerzy, 3 instruktorów. Czuwaj, od Krzysztofa Bartłomiej Zagaja melduje chłopiec Nisko na apelu. Stan 41 obecnych 18 harcerzy starszych i 17 harcerzy plus wędrownicy i instruktorzy. 6. Czuwaj druhu harcmistrzu. Przewodniczka Brygida Bożek melduje reprezentację chłopca Krosno na apelu. Stan 11 wędrowników, 9 harcerzy starszych, 16 harcerzy młodszych. Czuwaj. Przewodnik Julita Stępień melduje reprezentantów chłopca Kolbuszowa na apelu. Stan 21 harcerzy,
4 harcerzy starszych, 5 instruktorów. Prowadzi. Przewodnik Zbigniew Partyka melduje reprezentację Lasowieckiego Chówca. Ustawa wola. Stan. 18 harcerzy starszych, 39 harcerzy, 4 instruktory. Stop! Czuwaj! Czuwaj, druhu komendancie Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego. Harcmistrz Piotr Lubaś melduje Chorągiew gotową do przekazania światełka betlejemskiego. Czuwaj. Baszoś! Druhny i druhowie, czuwaj. Czuwaj. Spoczy! Teraz druhny i druhowie, sprawy organizacyjne. Poprosimy szefów patroli jeszcze raz tutaj do nas na środek. Bo to będzie po prostu mowa do was. Natomiast wasi harcerze w tej chwili otrzymają plakietki i takie karty 10 słów z serca. Dobrze, za sekundę. Przeformujemy się na dwie grupy. Dwie tury. Według pewnego klucza, który ogłosimy. Jeszcze raz poprosimy. Ci, którzy nie dostali plakietek, ręce w górę. Dobrze, tak jeszcze chwileczkę trzymajcie ręce w górę, żeby zobaczyli ludzie, gdzie stoicie. Ale